Witam wszystkich, oto drugi odcinek Remena, a to Rambo Franek, który właśnie wskoczył swojemu powratnicowi na głowę. Jeszcze nad nią lewituje! No, mistrzu jest. O, ciała wstrzeliwują. Lepiej nie dostać. Się wydaje. Jak zdziała, to chyba go uszkodzi. Ale w sumie to jest Rambo. On wszystko może przeżyć. Się celuje, chyba więcej wrażeń zadaje. No nie wiem, czy mi się tak wydaje. No. Trafię. Jest. Trafiłem. O, granat! Co to ma być? Granat, granat, granat. Znowu granat. Znowu granat, no. Jakiś granatier się znalazł. O, ściana. To jest co? Pustynia piaskownica. O, jest moc, ale dziursko ma przez środek, że aż prześwituje, a dalej chodzi! Chodzi! Nie wydaje się, ja bym miał wpaść. W miarę szybko. O, jeszcze jakiś tam strzela. I już nie strzela. Co oni sobie myślą, że co? To jego ram można pokonać. Dziurawiąc go na wylot wielkim dziurskiem przez serce? Nie myślcie, że to go zabije. A, już się zamachało. Dziurki nie ma. Prawie jak nowy, tylko trochę boczek mu się uszkodził. O, a tu coś teksturki brakło. No, zdarza się. O, nie spodziewa się tego. Co? Nie mogę go trafić. Czemu? Tak. Tak, jestem świadom, że to nie działa. No, zebrali. Się ukrył i co? Myślałem, że to mu pomoże. Ja nic nie zatrzyma. Jako Rambo to by się przydały takie dwa karabiny maszynowe, tak. Każdy do rączki jednej. Wtedy by był prawdziwy Rambo. O, jest. Kostek i strzela do mnie, śmiech. O, jeszcze ma działo. Uciekł. Ops. A wy co? No, karabinek. Działaj, no. Karabinek nie jest dobrą bronią. Bardzo niedobrą. O, to dużo szybciej rozwalę ten karabinek, jakaś podróbka. Najtańsza broń. Dla biedoty. Coś cię nie zabiło. Czy postrzelili. Ale tak się pością, sobie nic nie zrobił. No właśnie. No, wystarczy nawet karabinku. Daj do działo, sadzi. Uf, no. Wsadził celnie. Uuu. Nie, poprzednio to powiedziałem. No jak przez ścianę? Szczerze. On sadzi mnie przez ścianę. Sadzi we mnie przez ścianę. Rozwalił mnie, no. Cudnie po prostu, dziękuję bardzo. Aż przez chwilę nie za bardzo mówiłem. To tylko zostawiam działem i działem i działem. O, macie tam prezencik. Weźcie sobie, no. Widzicie, jaki fajny, zdrowotny. Jest zdrowie wasze, żeby było pewne, no. Tutaj się wchodził chyba tędy. Nie kombinujmy jakimiś dziwnymi drogami. No, ilu was? Musieliście się chamsko pojawić z tyłu. Co to nie jest niby? Macie się nie pojawiać chamsko z tyłu. O, o tobie wiedziałem, więc nie, już nie było hamsko z tej strony. Ha, gin, 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 gin. Czemu do mnie strzelak z karabinku? Co sobie myślisz, jak? Co, może do mnie strzelak z karabinku? Ja się czuję urażony, że oficer... To w sumie jego problem, że z oficerem używa najtańszej broni, ale... O tak, ten szeregowy tutaj obecny. No, ale cóż, zdarza się, że jak
wystarczyło na przekupienie komisji, żeby zostać oficjantem. Na dobrą broń nie starczy. Niestety. Już się drugiej świni nie ma. Tylko jedną dali. Stali we mnie za świnie ci oficerze, oficerstwo. O, ten. Co, nie myślałem, że... Uciekną przede mną. No, ten sadzi ze strzelby. Niczym się nie przejmuje. Zresztą i tak umrze. I to dobrze wiedzą, powinien uciekać na mój widok, a nie kontynuować tą bezsensowną walkę, ginąć no stop. Ha! Wysadzę to! Dobra. To miał być epickie. A nie gówniane, ale dobra. No, dobra. 2004 to wyjaśnia ten wybuch. Jego wygląd. O, znowu dziura przez serducho i nic. Ci od strzelby strasznie dziurawią serducho. Ale przez to, że nie zadają przy tym tak dużo obrażeń. A dziura przez serce jest. Trochę tak nielogicznie. Ci walną tyle razy nie trafią, nic nie robią. A ten jednym strzałem ze strzelby robi mi dziurę. I to... wątpliwą ilością obrażeń. Czy mi się wydawało, czemu właśnie wydawał, że trzyma karabin, trzymając granat? No tak. Taki... dobra. Nie jest to może szczyt geniuszu. No, cudnie. Sadzi karabin. Co jeszcze? Wow, ona strzelba tym na... się pozamieniali broniami. Tak dla niepoznaki. Myśleli, że się zamienią broniami... to co? Mnie to tak zmyli, że przegram i dam się zabić? No, nie ma tak mądra logika. O, karabin maszynowy, poszczelam sobie. O, nóżka. O, znowu nóżka. Tak, dokładnie nóżkę ostrzeliwuję. O, tam jak się ostrzeliwa głowę. O, ktoś sadzi z tyłu. No. Nie zachodzić mi od tylca, to nie jest gay party. Otwierać, a tu chcę wejść, no. O, bazuszka fajnie przydatna rzecz. Karabinek pochce. Będę zużywał na boi z bazuszki na ich ludzi jak ty! Jak śmiesz! No. Tak ma być. Teraz granady. O, ci się nie pokapują pewnie. No tak, nic się nie stało, kontynuujcie patrol. Tylko wysadziło wam kolegów. Ale to się zdarza. Nie ma co się przejmować. Tak, tak, ty się obracaj. Tamtych zawiesiło. Już przestali chodzić w kółko, teraz stoją. Teraz umarli. No. Tego trzeba odwiesić, bo... O, odwiesił się, no. Tak się odwiesza w tej grze. Ludzi, jak się zaczynają kolebać w tej weftę. Podejść. Strzelić. O, jest tu coś? Nie. O, koniec. Koniec poziomu, cudnie. Przeszłem poziom. Może przejdę dwa nawet naraz, będzie moc. Albo nie. 7 minut, no. Coś tak szybciutko to poszło. Proszę bardzo. Trzeci poziom, kolejny zapis. Kontinuum. No tak, tak. Ekrambo, szybciej, chcę cię widzieć. Nie obchodzi mnie twoja mapa. O, naboje do snajperki. Takie rzadko używam. O, dostaję wiasów.
No już chyba odwieszony. No, odwiesił się. Biedactwo się zawiesiło. O, bombeczka, fajnie, gdzie można coś wysadzić kolejnym mega epickim wybuchem. No, gdzie to się zamontuje? Tutaj, tu się montuje. O, patrzcie. Normalnie filmy akcji przy tym najnowsze to wysiadają. Ty co znowu, dla niepoznaki znowu się wziął inną broń. Ła, karabin maszynowy, tego ja nie lubię. O. O. Dobrze tak. Może tamten wyjdzie i tak zrobi. Jechaj, mam ja tutaj granaty, które do ciebie dolecą. No! O! Zniszczył to, brawo! Dla niego, nie wiedziałem, że... jest na tej inteligencji tam zniszczyć to coś, aaa! Wszystko, o, ale go ładnie rozczłonkowało. O! Czekajcie, trafię. Chcę coś zrobić. I urwała mu łebedynę, jest! Aaa, rozczłonkowanie, masakra teksańska, ha 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 ha! Ręce, nogi odpadają, o, ten bez głowy lata! O, już padł, dobra. Już. Musiałem go dobić, bo tak o tym chodził bez głowy. A mi co się stało? Franek, nie chcę cię martwić, ale chyba ci pół głowy brakuje. No. Ale on chodzi dalej. Rambo Franka nic nie pokona. Żadne takie. Nie ma szans. Lecisz, lecisz. Gdzie tu mam iść? Tu. Boom. Kto tu jest? Ty! Jak śmiesz do mnie strzelać? Nie masz takiego prawa. Tylko ja nadaję prawo Rusom, którzy mają do mnie strzelać. Tej wory nie nadałem. I tak ma pozostać. Nikt ma do mnie nie strzelać. O, bazuka. Mamy tu coś. Co by można przerąbać bazuką? O, jest. Czołg. O, dupę. Bardzo mógł się nie docelować. O, już i nie ma. Już nie ma czołga. Ale smutek. W ogóle nie wiem, może sprawdzę, czy da się rozwalić czołg granatem. Bo wóz pancerny się da. Ciekawe, czy czołg. Taki cięższy by poszło. Ciekawe po ilu. Najśmieszniej by było, jakbym rzucił jednego granatu, tu się czołg ciężki rozwalił. To by było wtedy dziwne. Jakby tak, że można się wszystkiego spodziewać. O, ten się nie rozczłonkował. Ten karabin nie rozczłonkowuje! Chcę mieć CKM-a, bo chcę odrywać ręce i nogi! Ha! O! Ha! Nie spodziewałeś się tego zapewne. O! Ładny wystrój macie tutaj. Ten tu mieszka. Tu żadnego cywila nie ma. No a ty co mnie tutaj... Dobra, pozostaje to bez komentarza, co on chciał zrobić. Klęcząc mi w tymże miejscu. Jeszcze! Co? Gdzie? Jak? Kto? Ty! O nie, jak śmiesz, nie? Prawo mi tak atakować z nienacka. Masz wyjść i walczyć, a w tej grze da się bić? Chyba nie. O, czołg. Znaczy, wóz pancerny. Tego nie... Ła! Nalot! Uuu, jak pięknie, dość, że... czołga to jeszcze dwóch gostków. Ale dziwnie ten czołg wyglądał. Ale dobra. Niezbadane są ścieżki autora tej gry. Ale ten czołg też dziwnie wyglądał. O, znowu dziura w serduchu. Nie. Nie no. Franek, ty serca nie masz. No, ujta, ujtom.
takie tam drobne zadrapania. O, no apteczka, no. Może ci się serducho zaleczy. Nie, nie zaleczyła się serducho. O. Dajcie więcej apteczek. Bo się w jednemu prankowi serducho nie zaleczy. O, już się zaleczyło. O, już się nawet bok zaleczył. No, teraz to już może śmigać jak nowy. O, coś tutaj niecnego się dzieje. O nie, snajper do mnie strzela. Nie myśl sobie, że jesteś lepszy. Ja też mam snajperkę. Muszę tam wyjść. A nie mam głowy. Ktoś mi powie, jak ja mam celować bez głowy. No! Celuj się! No! Wycelowało się mu się. Nie chciało wycelować. Coś tu jeszcze jest? O, czołg. O, właśnie to. Bum! Tego się nie spodziewałeś! Hehehe! Ktoś mi powie, do czego ten czołg ma być podobny? Ja nie mam pojęcia. No nie, nie wierzę! Znowu dziura w serduchu! Ktoś jest bardzo złośliwy, ciągle nic nie robi, tylko dziurawi serducho. Jeszcze głowy nie ma, no! Głowy, no, że... Nie wiem. Chyba ta się tylko kończy nie do oderwać. Wtedy by była utrudniona walka, chociaż w sumie nie wiem. Urwał mu prawą rękę, wziąłby do lewej i by strzelał dalej. Dawać granata! No! Hops! Tego się nikt nie spodziewał. To ich tak zaskoczy, że będą płakać. O nie! Jak mogliśmy tego nie przewidzieć? Ha ha ha! A wy do mnie sadzą ze strzelby, tak a propos. Twórcy gry, dalibyście strzelbę mi. Bo strzelby są dobre. No, strzelba! Cip, 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 strzelbuszka! Toko malutko, drobniutko. Nikomu nie wadząca. Dawaj tę strzelbę, złodzieje. Żądam jej. Złe, źle, złe rzeczy. Nie to nie zwiesiło to jeszcze. Jeszcze do mnie walą. O, naboje do strzelby dawać. Dobra, ta syko strzelby trzeba. Już mamy naboje, to można mieć strzelbę. No, śmiało, dawać strzelbę, da strzelbę. Gdzie jest strzelba? Tu jest strzelba? Nie, tu nie jest strzelba. O, ten razem. Ha, ten razem unikłem. W końcu się udało. A ty, snajper, co ty tak bigasz? Tego co wiem, snajperzy stoją w jednym miejscu i strzelają celnie. A nie latają po całej mapie i palą gdzie popadnie. No ale dobra. Mogło mu się pomylić. Zdarzają się takie pomyłki ludziom, tak. Ma snajperkę, jest ze szkolenia snajperem, a zachowuje się jak szturmowiec, tak. To się bardzo często zdarzają ludziom takie pomyłki. Nie wiem, czy są ludzie, czy co to w ogóle jest. Są jakieś ulepki. A ty co? Pilnuję naboi ze strzelby, zrobił mi dziurę w boku, a strzelby nie dał. Co on sobie myśli, że co? Będę tylko czekał i prosił go, może jeszcze daj mi tę strzelbę? Co on sobie myśli? Tu wyskoczy strzelba. Nie! No szczerze! Strzelba! O! Jest! Zdetonowałem karabinkiem. Szkoda amunicji do innego. Łaczą! Ha! Widziałem cię wcześniej. I mnie nie zaskoczyłeś. Czyli co, naboje strzelbowe i granaty. O. To go załatwi? Nie. Zobaczmy, czy załatwią czołg granaty. Ryb. Nie!
Nie wierzę. Granat przeciwpiechotny rozwalił ciężki czołg. No po prostu mistrzostwo świata. Nie wiem, czym oni ładują te granaty. Nie wiem, ba, jakieś atomowe są. Że rozwalają czołgi bez problemu. Jednym uderzeniem. Hej, 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 panowie. Nie pozwalać sobie za dużo. Boom, ha. Haha, ja jestem tutaj u góry. Nie mogę cię trafić jakimś cudem. Ale to nic. Zabrać mi 100 życia. Chodźcie tu. O, tam jest koniec poziomu. O, snajper. Co, myślisz, że ja cię nie widzę? Myślisz, że ten taki głupi nie zobaczy snajpera? No, myślał, że my zajdź, bo nie chciał mi znowu odstrzelić głowę. Albo przedziurawić serducho. To. No, no, co się chowasz? Nic ci to nie pomoże. Tu będzie szelba! Nie! No, dajcie szczelbę, bądźcie mili. Dajcie mi szczelbuszkę. O, tam coś jest. Tam na górę trzeba się dostać. Skoro oni stamtąd sadzili. Tam musi dać się wejść! Tędy. Jakoś tymi gruzami. Nie. Musi się tam dać wejść. Ja tam wejdę. Otwierać drzwi, bo je wysadzę. Jeśli będę wiedział, które to. O, tu, te, nie. No weźcie. Tam na pewno była strzelba. Granaty, ha. O, zaczynał się na górze. Bum. Uuu, epicki wybuch. Jeszcze chwilę ogień pozostał. Po prostu rozwaliło wszystko w koło, tak. Taka moc! Wrócę tutaj. Czegoś jeszcze ode mnie chce. A, bo mnie to nie obchodzi. Trudno. Niepotrzebne mi są cele dodatkowe. To dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej moich filmów, zasubskrybuj ten kanał. Jeśli masz jakieś uwagi, napisz je w komentarzu.